Dzisiejszy filmik jest oficjalnie ostatnim opublikowanym materiałem na moim kanale w 2015 roku. A co za tym idzie, na pożegnanie starego roku postanowiłem ten ostatni raz zajrzeć do FIFA 15, bo to przecież z nią większość z nas miała głównie do czynienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na rynku dostępnych jest tutaj ponad 70 tysięcy kart, a więc jeszcze ktoś w tę FIFA gra. A tak prezentuje się moja ostatnia drużyna, jaką pozostawiłem przed przejściem na FIFA 16. I jako ciekawostkę dodam, że wygrałem wszystkie mecze z Rudem Hulitem w składzie, a ma on ich na koncie obecnie 77. Nie jestem pewien, czy ci, którzy grają obecnie FIFA 15, to doświadczeni gracze zbuntowani przeciwko 16, którzy znają silnik gry na pamięć i są już naprawdę dobrzy, czy może jednak ludzie tak mało zainteresowani FIFA, że kupili 15, bo jest obecnie bardzo tania i nie mają zbytnio pojęcia o grze. No ale cóż, czas się przekonać i rozegrać ostatni mecz moim nietykalnym składem w tej FIFA. Aj, Tobiasz i FC, a w nim... Ojojojojoj, no tragedia, 100 zgrania, 82 oceny ogólne, a złożone bez żadnego rozumu. Jeszcze ten Mascherano. Będzie wesoło. Hadzi, wypuszczenie Ljungberga, wolna przestrzeń, Ljungberg! No i jak tu się nie bawić w FIFA 15? Tego mi właśnie teraz brakuje. Jeżeli obrona jest źle ustawiona i jest dobry zawodnik przy piłce, to dlaczego po prostu nie strzelić pięknej bramki z dystansu? Ljungberg do Pele. I Brazylijczyk czaruje Pele. Uderzenie z dystansu. Nie tym razem. Pele. Przerzucenie piłki i volley. No dostałem. Ljungberg ponownie z dystansu, nie tym razem. Czy Pele wygra główkę z... Oczywiście Paulo Futre, ach, mogła być fantastyczna bramka. Paulo Futre do Pele, Pele i będziemy czarować Brazylijczykiem. Pele biegnie dalej, Pele nie poddaje się. Pele i piętka na zakończenie, jeszcze dobitka. Laudrup, Pele i Ruud Gullit. Teraz spróbujemy przebiec całe boisko Holendrem, on też to potrafi. Ruud Gullit, położony jeden rywal, kiwnięty drugi i kolejny. Wchodzimy w pole karne, Ruud Gullit. Nie wiem, o co chodzi. Paulo Futre do Pele i ruszamy z piłką. No, musi się w końcu udać zrobić jakiś rajd przez pół boiska Brazylijczykiem. Pele nie podaje się, Mascherano chyba go nie powstrzyma. Pele, uderzenie! Tak jest, to są nietykalni. Ruud Gullit do Laudrupa, czy uda się przerzucić piłkę na lewe skrzydło? Oczywiście, że się uda, bo w tej FIFA udawało się wszystko, na co miałem ochotę. Teraz te przerzuty nie są już takie fajne, a Paulo Futre dalej walczy. Paulo Futre rabonął do Pele! Ho, 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 what the fuck! I jak tu się nie bawić? To dla takich bramek przecież chcę mieć najlepsze karty i to dla takich bramek gram FIFA. Niedawno w FIFA 16 w dookoła świata strzeliłem bramkę rabonu El Kabirem po wrzutce na niego, a teraz na zakończenie roku w FIFA 15 po wrzutce rabonu Futre strzelił bramkę Pele słabszą nogą i to standing skorpione, aż mnie ciarki przeszły. Po tej bramce przestałem już oddawać jakiekolwiek poważne strzały, bo lepszej chyba bym nie strzelił i wcale nie chciałem więcej strzelać, ponieważ pożegnanie 2015 roku, w którym świetnie bawiłem się przy FIFA 15 taką bramką, jest po prostu zacne. I życzę wam wszystkim i sobie też, by w 2016 roku udało się nam wyciągnąć tyle frajdy z gry, ile dawały FIFA 10, FIFA 13 lub FIFA 15, bo przecież FIFA powinna dawać pozytywne emocje, a niestety często jest inaczej. Na dziś to tyle, do zobaczenia za rok! Cześć!